Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Było to Forager i nareszcie, powiem wam szczerze, chyba załatwiłem wszystko, co się da załatwić. Przy okazji zrobimy to małe przemeblowanie, znowu. Ale może uporządkujmy wszystko. Pierwsza sprawa, długie godziny spędziłem na zbieraniu tutaj. I ogólnie kolekcjonowaniu, gromadzeniu i w ogóle. I stwierdziłem, że dzisiaj nareszcie jest już ten czas, kiedy mogę wszystko osiągnąć. I poza tym patrzcie, nie wiem kiedy, jak, gdzie. Jeden, co mogę powiedzieć, to, że nie ruszałem kurczaków. A jedne, co tu łaziłem po prostu z moimi droidami, one jakoś same to chyba musiały ogarnąć. No, kolejna sprawa, patrzcie na to, jakie to po prostu piękne. I w końcu po prostu łaziłem z łopatą, biegałem kiedy tylko się da po terenach nieumarłych, że tak nazwę, i no, się ogarnęło. Ale mniejsza z tym wszystkim, dzisiaj wielka chwila, bo właśnie będziemy iść kończyć całego bundla. Tak więc tylko muszę ostatnie elementy wziąć, które są tam potrzebne. Jeśli mylę, było tam chociażby 50. A dobra, wezmę całość. Jeszcze chyba tylko plastiku mi brakuje? Tylko gdzie jest plastik? O, dobra, mam. I tak, teraz jeszcze muszę odłożyć jakieś śmieci, pizzo. Muszę wziąć się z tego, co się orientuję, jeszcze sporo bardzo nawet innych akcesoriów. Więc tak, na pewno ja dinozaura nie wziąłem. Co tam jeszcze takiego? Na pewno ten węgorz. A i właśnie jeszcze póki tu jestem, to może póki pamiętam, właśnie póki jestem, co. A, chciałem ulepszyć to, bo już mam wszystko, ale no jak widać, nope. Po prostu nie ma. To w takim wypadku zróbmy proszę amulet. A tutaj, o, dobra. Kolego, zrób książkę. O, amulet już się zrobił. Okej, dzięki. Książka już też się ogarnie. To może warto byłoby zobaczyć, co jest teraz na amulet kolejny. Dobra, krawdź. Wow. Chyba robi większe postępy, niż się spodziewałem. Ale dobra, teraz co jest na następne? Kosmiczna stal. A, super. I fiberglas mi się skończył. Czyli włókno szklane, ale spokojnie, ogarniemy to za chwilę. Najpierw może wejdźmy tutaj, przynajmniej powkładajmy to, co możemy. Złote jajo i jakie ładne ubranko. I co my tu mamy? A, Spirit Orb. Przyda się patrząc na to, że znowu zaprzedałem swoje całe życie. I tak, ryba, czaszka, jeszcze potrzebujemy ości, zwykłego i zamrożonej, tego, zamrożonego tego, okej. Okay. To jest tak, stal, elektronika, a, stal trochę potrzebuje, dobra, to tak, tak. Mam wszystko. Super, czyli muszę jeszcze przynieść tam skamielinę, skamieniałą rybę i zamrożoną skamielinę i będziemy mieli wszystko. No, i teraz jeszcze tylko chciałem zobaczyć jedną rzecz, widzicie to? Odkryłem buga, że właśnie wszystko się resetuje, jak się wchodzi do budynków czy coś. Muszę teraz zniszczyć to i uwaga, uwaga, jak tylko to się rozpadnie. Gro, proszę cię, widzicie? Znowu przyspiesza. Co po prostu pokazuje, że jednak Forager, jaką grą by nie był wspaniały, no jest trochę niedopracowany pod pewnymi względami. Ale dobra, przy okazji mogę coś jeszcze tutaj załatwić. Ło. Cała moja stal pustki, za jeszcze lepszy amulet. Wolałbym chyba jeszcze nie. Póki co nie wiem. Może warto byłoby zainteresować się czymś innym, ale no. Zanim to, co jeszcze, niech się ty po prostu robić, co się ma robić. Ja szybko tylko wezmę brakujące rzeczy. Czyli jedną ość, zamrożoną skamielinę i zwykłą skamielinę. O ile je zobaczę gdziekolwiek. Dobra, jest. Dobra, mamy wszystko, bo już widzę ostatnią skamielinę. Oczywiście miejsca nie ma. No wepcham tej skóry, której tak nie potrzebuję. I teraz tak, tutaj niech idzie plastik i fiberglas tutaj. Nie mam chociaż, albo dobra, nie chodzi o to. Super. Widzimy się za chwilę, bo znowu rodzinka wzywa. Ale zanim to muszę zobaczyć po prostu, co oferuje sobą kupiec. I przy okazji właśnie przed którym zmarnowałem wróżkę. Stal kosmiczny, dobra.
No i jak mówiłem, tym razem już serio widzimy się za chwilę. Oczywiście, domownicy nie odpuszczają. Dobra. Ja bym powrócił. I w sumie póki jeszcze przy tym jesteśmy, to produkował trochę tej stali, ale ja będę okłamywał. Nie sądzę, żeby to był nasz dobry pomysł. Natomiast to, co uważam, że jest dobrym pomysłem, to rozbicie tego jeszcze zanim pójdziemy do podziemia, żeby nie trzeba było tego stawiać ponownie. W sensie rozbijać i stawiać później. I powiem szczerze, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę spokojny pod tym względem, że niby jakoś nie wiadomo czego robił. Ale będziemy ogarniać pełno rzeczy w bazie. A, jest oś. Dobra. Dobra, piękne. Nie wiem, czemu kojarzy mi się ze spelanki. Dobra, i teraz pogadajmy z nią. O, ukończyłeś wszystkie pakiety. Super. O, wnoś to jako odznakę honoru. I pewnie kolejne jakieś odznaczenie. O, maska Tiki. No i achievementy fajne. O, i wszystkie te odznaczenia. I to jest chyba czapka z Ahead in Time. I kolejny Spirit Orb, oczywiście. Super. I coś jeszcze do zrobienia? Co ja robię ze swoim życiem? Takie typowe. Dobra. Jedna rzecz, którą jeszcze muszę sprawdzić, to czy nie ma tu gdzieś jakichś sekretnych pokojów. Powiem szczerze, brakuje mi chyba jednego do końca. A czy w momencie właśnie za sekretne pokoje, więc nie, nic nie ma. Dobra. A dzisiaj wychodzimy i wszystko się zrestowało do normy. Magiczna sytuacja, stawiamy elektrownię jedną i dostałem boosta ze wszystkich elektrowni. Dobra, jak jest to sytuacja? A właśnie, dobra, jeszcze zanim coś, to idziemy do starca oddać mu jego, jak to się nazywało, no też złote jajo, bo tam miał zadanie. Wcześniej oczywiście kupując wszystko z targu, co okaże się przydatne. Dobra, nie będę ukrywał, targ dosyć kiepsko się wylosował, dobra. No. Naprawdę zaskakująco, underwhelming, chyba nam obciążające coś takiego, dobra, nieważne, wczesna godzina, czy późna, rozumiecie, jak zwykle, nie mogę normalnie po prostu nagrywać. Z tego się nie wykluje. Przyjazny, po prostu ptasi kolega. Nawet nie mogę tego zjeść. To są jedyne cele jajek. Okej. Kolejne. Okej. Zobaczmy może, czy jest jeszcze jakiś achievement, który mogę łatwo osiągnąć. To się wtedy to załatwili. A na obecny moment, no. Może zajmijmy się ulepszaniem wszystkiego, chociaż nie tym, raczej. Prędzej bym myślał o tym, żeby siąść do tego typu rzeczy. Dobra, czyli potrzebuję jeszcze 13 skóry. Będziemy mieli w końcu lepszy portfel, jakby to miało być potrzebne, ale popatrzmy, mam znaczek ukończenia dawno muzeum już. Jak miło. Dobra, ty kolego. Nie no, rób tą stal, bez niej raczej nic nie osiągniemy. Okej, gotowe. I teraz tak. Pewnie będzie jeszcze większy plecak, w sumie czemu nie? Czemu nie ma tu pracownika? No, od razu lepiej. A ty chodź, bo ty jesteś niepotrzebny teraz tam. Dobra. No. Super wielki plecak, kolejne 4 szloty i to już ostatni plecak. Dobra, to teraz portfel. Oczywiście przyspieszamy wszystko, bo jakby inaczej. A potem zajmiemy się chyba najgorszym wyzwaniem, jakie jest zbudować wszystko, co się da na wszystkich polach wody, bo to też jest dziwne. Dobra, ale najpierw portfel i co, mam następny portfel? Serio? To ma być tu wyzwanie portfela? Powiem szczerze, że ten poprzedni był dużo trudniejszy dla mnie niż to teraz. Ale dobra, mniejsza z tym. I mamy portfel teraz jaki? Kryształowy, dobra. Demoniczny portfel wymaga złotego jajka. I plastiku, dobra, plastik nie problem, złote jajo gorzej, ale myślę, że chyba droidy potrafią zbierać złote jaja, więc wcześniej czy później to będę miał. I dobra. Co był teraz potrzebny do zrobienia czegokolwiek? Do tego brakuje elektroniki. Dobra, niech się pomału robi. A my może w tym czasie naprawdę już zajmijmy się zabudowaniem każdego pola wody, które istnieje.
wiecie, achievementy. Obiecam sobie, że przejdę na stówkę. Na szczęście mam teraz coś takiego, co właśnie wskazuje, gdzie są najbliższe pola wody, jak widzicie. Kolejne sekretne ustawienie. Gorzej tylko, że ta tęcza chyba będzie blokowała niektóre z nich. Miejmy nadzieję, że to nie będzie problem. Jeśli będzie, to jeszcze znam jeden sposób, jak można zabudować wszystkie pola wody. Jest coś takiego, co się chyba landfill nazywa, czy coś. Robi się coś ciekawe z kupy i kwiatów. Zresztą da się coś kupić, rozumiecie? Na targu. Ale no. Jakoś tak nigdy się na to... Powiedzmy, nigdy się nie skupiałem na tym, żeby to jakoś zamawiać, wykupywać, ale chyba to był błąd. Chociaż, czy ja wiem. Prawdopodobnie będzie wszystko w porządku, mimo tej tęczy. Nie będzie gra mordziła pod żadnym względem. No jak będzie, to trudno się mówi, po prostu będę musiał landfile wyprodukować albo kupić. Dobra. W sumie wiem, że to takie trochę nudne, no ale... Chcę, żebyście widzieli po prostu, jak wszystkie achievementy zdobywam, więc... Tak, dobra, chociaż wszystkie to jest taka delikatna przesada. Bo już sporo było takich, które się wbiły same i to niechcące. A i właśnie jeszcze po zdobycia tych czaszek, to mi pomogło. Musiałem postawić tu dosłownie kaplicę. I jak już oczywiście ją postawiłem, to potem czekać, aż mi się trafi odpowiedni bonus. Czyli ten chyba, no nie pamiętam, jak się nazywał ten, wiecie, który daje miliony pól do kopania. I nagle z tego, jak się pojawiło, to wykopało się właśnie kilkanaście ich chyba. Nie pamiętam, ile ich miałem, mniejsza z tym. Nie przejmujmy się po prostu takimi drobiazgami, po prostu obudowujmy świat mostem drewnianym. Szkoda, że nie ma jakiegoś szybszego sposobu. Dobra. Idziemy jeszcze dalej w ogóle. Ale dobra, odpuszczę sobie to prawdopodobnie, widzicie, jak to będzie wyglądało. Po prostu w jakimś tam krótkim cięciu czy coś to dokończę. Póki co zajmijmy się właśnie przydatniejszymi sprawami. Czyli najprościej mówiąc, zobaczmy po prostu, co mam na liście achievementów. A, dobra, wiem co. Na pewno 7 kul chcę poświęcić na expa. Nie wiem, że to może być ryzykowne, bo przez to będę później na pustkę mógł wejść z powrotem, ale nie przejmujcie się tym. Chcę po prostu już raz na zawsze właśnie zakończyć kwestię skillów. Będę mógł teraz zrobić jakieś lokomotywę. Nie wiem, na co mi to, ale okej. Będę drożej mógł sprzedawać niektóre rzeczy. Też nie wiem, na co mi to, ale okej. Jakieś na automatyczne naprawy struktur. Nadal nie wiem po co, dobra. To już dawno chyba powinienem mieć. No i na końcu exp za żarcie. I więcej energii za żarcie. Balisty, które do tej pory nie wiem, o co chodzi. O, będzie powstrzymał teraz potrójnie? Czemu na to zwrócił uwagi? No i kamieniołomy będę go odblokować. Odblokowałem. Dziękuję bardzo. Posiadamy wszystkie szkile. Ale muszę zobaczyć jeszcze to coś. I faktycznie strzelamy trzema pszczołami. Fajne. Szkoda tylko, że z tego nie skorzystam za bardzo. Dobra. To teraz tak, jeden bot idzie tutaj i landfill max. Zdecydowanie to pomoże, jak już będę musiał dokonać roboty. W sumie już przy tym jesteśmy, to warto było chyba zobaczyć, czy... Nie, landfill tutaj nie... Landfill tutaj nie mogę... Aha! Czyli landfill to jest tak po prostu, że ziemię kładę. Fajne. Nie będę ukrył, fajne. I szybsze od tych mostków, więc... Okej, tutaj już życie oczywiście z tych ostatnich wezmę, bo czemu nie? Obrażenia i tak nie są aż tak potrzebne, patrząc na to, że tak czy siak zaraz miecz będę ulepszał inne rzeczy. Dobra, co tego mógłbym już ten miecz teraz wziąć, ulepszyć, ale nie, nie czuję. Jakoś tak nie czuję, żeby to był dobry pomysł. Więc tak. I zapomniałem sprawdzić w końcu na te fisty, czy amfity, nie pamiętam, jak to się nazywa. Pierwsze co zobaczę, to oczywiście postaram się zrobić... Zasadź 100 roślin. Okej, challenge accepted.
200 struktur, żaden problem. Tego niestety nie mogę, to już próbuję. A więc 100 roślin, mówicie? Dobra, młyn. Jagódki dawaj. Jakiś bot, pomagaj mu. Jacinek naprawdę będzie ten typowo taki na luzaku, na spokojnie, na nudno, że tak nawet można nazwać. No rozumiecie, tak wcześniej czy później takie odcinki muszą być, więc... Dobra. Sadzimy, no i zaraz powinno wleść achievement za posadzenie, jeśli nie, to zaraz dogeneruję więcej. Tylko tym razem muszę czegoś innego oczywiście, bo jakby inaczej skończyło się. Dobra, nie, nie. Znaczy na kwiatów aż tyle nie potrzebuję. 5 niech będzie. Jak oczywiście to dostanę, też będzie fajnie. Będę mógł posadzić te kwiaty, skupić się na czymś przydatniejszym. O, gotowe. Tylko mam nadzieję, że to... Dobra, dołki nie zarosły, więc jeszcze mogę. Nieco... Dobra, mam achievementa, już więc nie będę musiał sadzić. Hura. I tak. Zresztą chyba był za posiadanie bardzo dużej ilości pieniędzy. Gdyby mi to, że nie... A nie, dobra, mam mikstury. Wydawało mi się, że gdzieś się zgubiły. Ale dobra, wykleję standardowy, powiedzmy, zestaw. Nic wielkiego. Możemy teraz odbierać z banków pieniądze. Oczywiście są więcej warte, dlatego... No proszę. Serio? Czy to się buguje w różnych okolicznościach chyba? Kurzające, nie będę ukrywał, ale no. O Fredzierze mogę się spodziewać już, szczerze mówiąc, wszystkiego. Patrz na to, ile bugów różnych już tu było do tej pory. Więc dobra, jak tam idzie zbieranie elektroniki? Jeszcze trochę. W sumie pomogę temu, tym wszystkim. I tak, dobra, nie, nie. Szkoda czasu. Lepiej po prostu wykorzystać ten czas na kładzenie ziemi. I tak, jestem świadom, że pewnie potem będę żałował czy coś. Ale akurat tutaj nie będę was okłamywał, znam narzędzie, które pozwala po prostu dowolną rzecz zniszczyć. Tyle w sumie przydałoby się, że wcześniej czy później zbudować. Tutaj proszę. Tylko, że no. 20 tej kosmicznej stali. Nope. Jeszcze nie jestem aż takim desperatem, żeby to stawiać. I czego ci tutaj zabrakło, koleżko? No tak, kupy. Jeszcze miałem karmę. No to zaraz jakąś krowę znajdę, nakarmię porządnie. I będzie kupa. Dobra. Zaraz będziemy mieli wystarczająco chyba dużo, żeby już to pozałatwiać. Oczywiście nie zużyję całej karmy, żeby nie było. 40 par na zapas sobie zostawię na jakąś krytyczną sytuację. Na póki co idziemy. Ciesz się swoją kupą. Dawaj, produkuj. Dobra. O, jagódki wyrosły. I kwiatki w sumie też. Szybko. Dobra. Oczywiście standardowa różdżka. Ale nie pamiętam, bo to stoi ta tutaj elektrownia. Mniejsza to. Dobra. Dobra, zbieracz, wstawiaj. Wstawiaj to wszystko, proszę. I to będzie długa robota. Ale wiem, że dam radę, tak czy siak. Że nawet jakbym nie chciał, to muszę. Jeśli tego nie zrobię, to po prostu złamię obietnicę, którą sam sobie dałem. Żeby nie było mnie, nie chodzi o was, po prostu sam stwierdziłem, że Fredzier jest taką przyjemną gierką, mimo swoich bugów, że po prostu chcę go wystuprocentować, więc wiecie, no... Wszystkie achievementy będą wbite. Łącznie z tymi, które ewentualnie ukażą się po aktualizacji na multiplayera. I prawdopodobnie będę musiał wtedy znaleźć sobie kogoś do towarzystwa, bo jeśli... wraz z multiplayerem dojdą jakieś nowe achievementy, to pewnie wszystkie będą
równoznaczny z tym samym, czyli nie osiągniesz ich samemu. Dobra. I czyżby się znowu zbugowało, czy jeszcze nie? Nie, na szczęście się nie zbugowało. Dobra, na szybko. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście poza zarabianiem. Zarabianie samo w sobie przyjdzie wcześniej czy później. Budowanie struktur. Okej. Budowanie na wodzie, nie? Wykonuj zdanie każdego NPC-a? Pomóż duchowi? Że jak? Ja czegoś nie ogarniam. Kim duchowi ja mam pomóc? Forager jest naprawdę dziwny. Chyba, że jest jeszcze gdzieś jakiś ląd, którego nie wykupiłem, ale... A patrząc na to wszystko, to nie sądzę, żeby tu gdziekolwiek był jakiś ląd, którego mi brakuje. Wiecie co? Chyba nawet podejdę na net... Po prostu... Czy w sumie nie podejdę, tylko włączę sobie na netcie informację o co... Jakiego ducha muszę znaleźć, co jak... No najprościej w świecie po prostu mnie ogarnia. Więc widzimy się za chwilę, jak już ogarnę... Jak już może nie tyle co ogarnę, co sprawdzę wszystko, na co chodzi. Oj, dobra. Mam odpowiedź. Po pierwsze... Prawdopodobnie już go gdzieś mam, na śnieżnej krainie. Drugie, jest niewidzialny, dopóki się do niego nie podejdzie. A jest tylko jeden region, po którym nie chodziłem. Właśnie przy nim jesteśmy, więc no. Trzeba pójść póki co na takie... Powiedzmy, standardowe... Mostki. Później tutaj tak wypełnię lądem, ale no. I sprawdźmy, czy gdzieś... Okej. Okay. Czyli tutaj był. Buu. Wiedziałem, że ten czegoś był, ale nie wiedziałem do czego. Przestraszyłem cię? Staram się być coraz lepszy w straszeniu ludzi. Wydaje mi się, że mogę potrzebować trochę twojej pomocy. Możesz mi pomóc? Tak, proszę. Dzięki. Oczywiście widziałem rogi demona, jeśli się nie mylę. Na pewno będę wyglądał przerażająco teraz. A, weź sobie to stary skarb jako nagrodę za twoje... troski, problemy? A, i od razu się rozpadło. Coś jeszcze? Buu. A, nie przejmuj się mój kumplu, to tylko ja. Obstawiam, jestem pewien, że byłeś przerażony. A, wydaje mi się, że mógłby być nawet jeszcze straszniejszy. Okej, okay, masz to coś? Całe szczęście uzbieram tego dużo. Mwahaha, to jest perfekcyjne. Nic teraz nie jest ode mnie straszniejsze. No, poza podatkami, tak mi się wydaje. O. Okej, czyli teraz mamy już achievement i... Kolejna kula i otwórz każdą dużą skrzynię. Okej. To było szybkie, nie będę ukrywał. Przecież naprawdę, jak zobaczyłem, że mam pomóc jakiemuś duchowi, to myślałem, że to bug, ale... Internet jak zwykle... odpowiedział. Bardzo prędko i bardzo zwięźle i na temat. Dobra. Zwiększam życie przy okazji. I tak... Co my tu jeszcze mam takiego do ogarnięcia? Nie no, chyba najbardziej istotną rzeczą, którą teraz muszę ogarniać, jest zdecydowanie... rozwój. I nie wiem czemu, ale wolę zacząć od Kirofa. No dobra, nie wiem czemu, w sumie... Odpowiedź jest bardzo prosta. Kirof jest w sumie podstawowym narzędziem, jednym, który może psuć budynki. Ale też wiem, akurat ze doświadczenia, że Kirof częściej ma efekty na zasadzie zdobywasz jakieś surowce za kopanie, czy coś, jakieś specjalne rzeczy. Przeciwieństwo do mieczy czy coś. Dobra, czyli mogę teraz podpalać, a teraz... Surowce i... Rośliny wybuchańki to są zniszczone, dobra.
nie do końca to, czego się spodziewałem, ale... No po prostu może zainwestujmy w te kill-offy bez większego marudzenia. I mamy... kill-off pustki, achievement za, no, zdobycie przedmiotu z rangi pustkowej. Kosmiczny kill-off. Star fragmenty. Wy to widzicie? Star fragment. Pomogę ci, kolego, spokojnie. I teraz tylko najgorsze muszę. Ile tam byłoby trzeba? W sumie chyba tego kill-offa zrobię od razu. Łatwiej to znaczy, bo te cztery. Ja nie wiem, czy tyle będę mógł wytworzyć. Kosmicznej stali. Dobra, 4. Cię potrzebuję 8 tego. Dużo star fragmentów. Też 8 i... dobra. Nie mam star fragmentów, ale możemy zająć się w takim razie czymś innym. Nie. Nie mam star fragmentów. Dobra, wiecie co, to się po prostu nie uda. Jak przy okazji u mnie z stalą? 15. To może warto byłoby zainwestować w mieczek? Nie, w sobie czemu nie. Będę mocniejszy mieczek, jeszcze widzę, że kula ognia to będzie wysruwywać ze siebie. To jest dosyć fajne. Dobra, mieczek pustki, super. Huram. Firebale, kiedy atakuje. Okej. Nic wielkiego niby, ale dobra. Mamy mieczek i mamy kill. Przy okazji muszę zobaczyć, jak wygląda to wybuchanie. Aha! Zbieranie grupowe teraz jest bardzo proste dzięki temu. I mordowanie ludzi kill-offem też. Wow. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ten kill-off będzie kiedyś jeszcze tak przydatnym urządzeniem. Ale dobra. Fajne. I zobaczmy w ogóle co mam na markiecie. Nic, co by mogło mnie zainteresować. I nic, co by mogło mnie... o, droid. Skull Sigil. No, mam achievementa. Powiem wam szczerze, nie wiem, czym do końca jest ten sigil. Poza tym, że wyzywa jakiegoś bossa, więc... prawdopodobnie powinien zebrać wszystkie swoje... droidy, które nie pracują na obecny moment. O, kosmiczny miecz w ogóle... nie, zdecydowanie nie zrobię go za szybko. Okej, okay, ty nie pracujesz, kolego, to idziesz ze mną. Ty nie pracujesz, to idziesz ze mną. Nie pracujesz, to idziesz ze mną. Nie pracujesz, to idziesz ze mną. Też idziesz. Będę się tego bossa wezwać zdecydowanie. Tylko najpierw zobaczmy, czy dostanę może bonusu najlepszego, jaki jest. Nie, oczywiście, że nie. Star Scrolle. Mamy już 6 Star Scrolli gdzieś, dobra. Zdecydowanie będę musiał zaraz z nich skorzystać, ale najpierw idziemy na tereny trochę, chociaż bezpieczniejsze w moim odczuciu. Śledzie takie, gdzie nie rozwalę połowy swojego wszystkiego, jeśli wezwę bossa. I teraz tak, miksturki. Smok. Krwawa Furia, Mandragora, Lecznicza też niech będzie, Pioruny, jeśli się skończyły, ale nie wiem, czy się skończyły. A oczywiście Chciwość też i niech na koniec będzie co? Nie to. I niech się dzieje wola nieba. Skeletron King. Okej, dobra, ten boss nie jest wyzwaniem żadnym dla mojej postaci, ale... jak już na tym sytuacji, to muszę w końcu sprawdzić, ten odcinek był sensowny. Okej, dobra, prawie mnie zabił. Gdzie tak może był trudny. Spirit Orb i Legendary Gemy. Okej. I nic poza tym chyba. Ale przemierzyli się, do czego słyszą bossy. Dobra. W takim wypadku... pora zwiększyć sobie życie. I skoro już mam te kryształki, to teraz tylko muszę gwiazdy i będę mógł zdobyć stal kosmiczną. Dobra, no to bierzemy zwoje. I to jest tylko jakieś lepsze miejsce, żeby nie rozwalić sobie zaraz z elektrowni. Czytajcie, idziemy tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Cześć, kolego. Jej, mamy gwiazdy. 33 kawałki powinny wystarczyć na jakiś czas. Dobra. To teraz
teraz tak, co było potrzebne na jakieś kolejne ulepszenie? Tutaj 10 stali pustki. Ale zanim to coś, co... Chwila, co? A, dobra, już byłem zdziwiony, ale przecież to widziałem. Zacznę od kilofa standardowego, już będzie to ogarnięte. Ale najpierw muszę za elektroniki. Zabiłem wszystkie zwierzęta właśnie, prawda? Na 4 potrzebuję 8 tego. I całą elektronikę znowu użyję. Dobra. Wiecie co, skoro jest i tak, tak jak jest, to ja mam lepszy pomysł. Zobaczmy, jak będzie wyglądała walka z szlamem. Weźcie ktoś, to wzmocnijcie. Po prostu wiecie, chciałbym pokazać wam już jak najwięcej bossów i tyle. Potem znowu spokojnie zrobić jakiś czas, może przerwy delikatnej od Foragera. Aż ogarnę pozostałe rzeczy, w końcu będziemy mieli wszystko. Nie, 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 tutaj się nie zbliżać, tutaj się nie zbliżać. Nie chcę zabić tych buraków. I w sumie, powiem szczerze, na Król Szlamów zakończymy dzisiejsze spotkanie. No w zasadzie tak już pół godziny mam. I Króla Szlama pokonam... A nie, gdzie tutaj. Użyj Slime King. Jest w ogóle jakiś groźny? Na pewno jest czerwony. Bardzo łatwy był. Jeden legendarny kryształ tylko? Serio? Spodziewałem się naprawdę czegoś innego, chociaż jak już mówiłem niejednokrotnie, pewnie jestem już zbyt OP jak na standardy foragerowe. I patrzcie, mam jeszcze tylko 2 kill i 2 miecze. Będzie koniec. O właśnie, no Jezu, jestem idiotą. Jak on tyle gwiazd, to... Crafcić mi nowe różdżki. Handlarz, widzę handlarza. I dobra, różdżka meteorytów. Bardziej potężna. Wiem, że nie po polskiemu, ale okej. Zobaczcie, jak teraz to działa. A, 3 kule ognia. W sumie czego ja mógł się spodziewać? Przecież te różki nie mogą być kreatywne, czy nie? No. A w sumie wiecie co? Wykupię wszystkie. Miałem nie wykończyć, ale pokażę wam jeszcze chociaż tego jednego bossa, bo... Jakiś wredny robot to ponoć miał być. Jak zdobyłem 5 sigili od niego, no to... Czemu tego nie pokazać? Chociaż dobra, trudno powiedzieć cokolwiek o pokazywaniu, jak ja jestem już na takim etapie, że po prostu biegam w kółko i biję, zabiję. I dostałem z niego... Toxic Sludge? Okej, wiecie co? Tego robota nic będę bił więcej. Bo toksików mi bardzo brakuje, jeśli chodzi o cokolwiek w sumie. I teraz, kolego, weź proszę... Zrób mi jeszcze to. Tego nawet testować nie będę. No co za niespodzianka, wiem co to będzie robić. Pewnie będzie wystrzeliwać 3 mrożące pociski. Fajnie, dzięki. Nieco. No i... O! To zostało ci będzie. O, jaka fajna. Dobra. No i szczerze co? Udało się nawet więcej niż myślałem, że się uda. I się zbugowało oczywiście. Ale to już nie problem obecny, że tak nazwę. Więc tak. Mam 4, potrzebuję 8. Najprościej w świecie ja wam dziękuję już za uwagę. I zobaczymy się już w następnych odcinkach, które postaram się, żeby były jak najprędzej. Ale oczywiście niczego nie obiecuję, bo wiecie no. Będą wtedy, kiedy ogarnę znowu zapas materiałów i inne rzeczy, które ewentualnie mogą być potrzebne. No, ja nawet niszczę elektrownię standardowo. Nie naprawiam jej. Bo i tak zaraz będę, bo i tak będę prawdopodobnie wyłączał Foragera. No już naprawdę, trzymajcie się. Hej, hej.